Zapraszam Was do posłuchania kolejnej historyjki. Dziś specjalne pozdrowienia dla Amelki i Ignasia. Posłuchajcie historyjki o drobnoludkach. Napisał ją Antoni Ferdynand Osendowski. Cicho było na wysokiej górze. Po ciemnym niebie płynął księżyc. Chociaż bladą miał twarz, świecił jednak jasno. Migotały gwiazdki. Na wyżynie, bez szmeru, ślizgały się białe obłoczki. Nagle coś się poruszyło na odłamku kamienia. Był to mały człowieczek, tak mały, że takich dwudziestu zmieściłoby się na dłoni. Wgramolił się na kamień i przystawiwszy dłonie do ust, pisnął. Hej, hej, przybywajcie, bracia, do pracy, do pracy. Z każdej szczeliny w skale Z norek w ziemi Z kępek trawy Wybiegły tysiące karzełków Miały na sobie szare, obcisłe ubranka Okrągłe czapeczki I buciki z cholewkami W rączkach trzymały malutkie młoteczki Ostre kilofiki, toporki i łopatki Zaczynajmy! Krzyknął pierwszy z karzełków I zeskoczył z kamienia Całe bractwo kopnęło się do roboty Postukiwały młoteczki, zgrzytały kilofiki i szurgały łopatki. Karzełki odbijały od skał drobne kamyczki, tłukły je na piasek, na pył. Skry sypały się spod stalowych obuszków i spod ostrz kilofików. Kamyki rozpadały się na drobne cząsteczki. Jedne z nich błyszczały jak diamenty, bo były to białe, przezroczyste kryształy. Inne miały barwę liliową, wiśniową lub żółtą. Połyskiwały małe, ledwie widzialne blaszki złota i srebrzystej miki. Odpadały malutkie pyłki żelaza i miedzi. Małe łopatki drobnoludków odgarniały wszystko i układały w porządku. Złoty pyłek w tej szczelinie, mikę, w tamtej tu żelazo, tam miedź. A trochę dalej białe, szafirowe i wiśniowe kryształki. W innym miejscu inna znów kipiała robota. Tam drobnoludki toporkami wyrąbywały niepotrzebne chwasty, łopatkami wykopywały ich korzonki i zrzucały do jakiegoś dołeczka w ziemi. Całe czeredy drobnoludków znosiły skądś i zasadzały na nagich polankach pożyteczne, pożywne trawy i roślinki wonne. Siały nasiona świerków i sosen. Jeszcze dalej w połcie czoła drobnoludki najcięższą wykonywały pracę. Tam rozbijano kamienie i zamieniano je na piasek, do którego dodawano gnijących liści, gałązek i czarnej ziemi. I tak każdej nocy, dzień w dzień, miesiąc po miesiącu, rok po roku. Drobne stukały tam młoteczki, dziobały ziemię kilowki i zgrzytały łopatki. Zabawnie małe drobnoludki sapały i pracowały za wzięcie. Jedne z nich umierały, a na ich miejsce stawały inne. Stawały do pracy. Ile lat trwała ona? Tego by nikt nie zliczył. A praca to była wspaniała i potężna. Gdy raz pierwszy przyszły do tych gór drobnoludki, smutne i jałowe ujrzały okolice, nagie, siwe skały, złomiska kamieni potrzaskanych, ani drzewka, ani zdziebełka, zwierzęta tu nie zaglądały, ani ptaki nie przylatywały. Pustynia. Ale teraz młoteczki, łopatki i kilofiki w rękach pracowitych drobnoludków zmieniły wszystko. Nagie, martwe skały okryły się żyzną ziemią. Na niej wyrosła soczysta i wysoka trawa. Pasterze przygnali tu krowy, owce, kozy i konie na pastwisko. Kosiarze ponastawiali długich i wysokich stogów. Na czarnej ziemi, zasadzone rączkami drobnoludków ziarenka, rozrosły się obficie i potężnie. Szumią tam teraz bory świerkowe i sosnowe, o czymś gwarzą i pachną żywicą. Różne zwierzęta znalazły dla siebie schroniska w gąszczu drzew. Na leśnych polanach pasą się jelenie o pięknych wieńcach rozłożystych i sarny płochliwe. Tam, gdzie drobnoludki posiały niegdyś ziarna dębów i buków, żerują dziki, ryjąc ziemię i szukając żołędzi i smacznych korzeni. Po drzewach skaczą rude wiewiórki. W trawie wiją sobie gniazda, głuszce i jarząbki. Wesołe statka drobnych ptaków fruwają w krzakach, szczebioczą i śpiewają. Ludzie dowiedzieli się o tym, co tu porobiły drobnoludki i przyszli na zwiady. Drwale zaczęli rąbać drzewo na domy, kościoły, mosty, stoły, skrzynie i setki innych potrzebnych rzeczy. Kobiety zbierają tam grzyby, borówki, czarne jagody, maliny i orzechy. Inne znów szukają rumianku, mięty, szałwi, piołunu i innych ziół, co chorym ludziom zdrowie przywracają. Górnicy Odnaleźli szczeliny, gdzie drobnoludki złożyły złoto, żelazo, miedź i barwne kryształy. Tam teraz wybito w skałach szyby głębokie i przekopano długie chodniki. Z nich to górnicy wywożą rzeczy dla ludzi niezbędne i pożyteczne, aby mogli budować koleje, maszyny, telegraf, radio, łodzie podwodne, samoloty i okręty, co płyną przez oceany. I wszystko to dały nam małe, śmieszne drobnoludki, tak małe, że dwadzieścia ich na dłoni zmieścić się może swobodnie. Nie na próżno tyle lat bez przerwy biły w skały ich maluśkie młoteczki, zgrzytały i krzesały iskierki ostre kilofiki stalowe i szurgały łopatki błyszczące. Taką bajeczkę opowiedziała mi niegdyś babunia. Zapamiętałem sobie dobrze drobnoludków. Zrozumiałem, jak wielkich rzeczy dokonać może uczciwie pracująca gromada. Gdy dorosłem, dowiedziałem się, że to nie była tylko bajeczka. Drobnoludki pracują do dzisiaj. Prawda, nie są one podobne do małych człowieczków. Nie mają też młoteczków, toporków, kilofików i łopatek. Ale istnieją drobnoludki, istnieją i wciąż pracują. Uczeni nazywają je kropelkami wody i niewidzialnymi strugami powietrza. Jakżeż to pracują te kropelki i te strugi? Zapytajcie o to swojej pani lub pana w szkole. Oni wam opowiedzą jeszcze jedną bajeczkę. Piękną, prawdziwą bajeczkę. Tak napisał dla Was Antoni Ferdynand Osendowski w krótkiej historyjce zatytułowanej Drobnoludki.